Witam szanownego jegomościa. Mógłbyś mnie ostrzec? Pora na mnie. Bywaj. Oczy widzą, uszy słyszą, usta milczą. Zajęliby się pan zabić. Przysięgam, luba, że turniej wygram. Jedzcie, pijcie i radujcie się. Tak to życzę, Lewiona. Wielu śmiałków zjechało w tym roku na Ubitę. Poślubuję wilki. Witam, witam. Mówcie, czego sobie życzycie. Bądź tak miła i pokaż, co tam masz na sprzedaż. Bywaj. Księżna Pani, słonko nasze ukochane. Ale nie dziwota. I koń padnie od ciągłego galopu. Kto to widział? Rycerze z winem handlują, a prostych ludzi jakiś wiedźmin musi gonić.
Witam, jaśnie pana. Nazywam się Barnaby Basil Folti i z polecenia księżnej będę pana majordomusem w Korwobianku. Wcześniej z sukcesami odbywałem służbę u państwa Nibili oraz u admirała Rompali w Nazairze, który, jak być może pan wie, jest niezwykle wymagającym dżentelmenem. Powoli, Barnabo Bazyli. Zapewniam cię, że nie jestem typowym właścicielem ziemskim. Prawdę mówiąc, to pierwsza nieruchomość, jaką posiadam. O, w takim razie proszę pozostawić wszystko mnie. Zajmę się organizacją i pracami porządkowymi. Już niedługo to miejsce będzie najlepiej prosperującą winnicą w okolicy. Wspaniale. Widzę, że jestem w dobrych rękach. Ta winnica wygląda na miejsce z długą historią. Wiesz, do kogo należała przede mną? Księżna nabyła ją od barona Rossella zaraz po tym, jak zbankrutował. Z kolei on kupił ją od pana Boliusa herbu Kat. Niezwykle barwna to była postać. Pochodził z Kedwen. Był katem? Nie, on nie. Ale jego pra-pra-pra-pra-dziadek, owszem. Ponoć był najzwyklejszym rzezimieszkiem. Ale okazało się, że jakimś cudem na dworze w Beauclair dostał posadę kata. Krążyły o nim legendy, że ściął więcej głów niż rośnie krzewów winorośli we wszystkich królewskich winnicach. Ani razu się przy tym nie zawahał. Nie ciął krzywo, nie zepsuł roboty. Za wybitne zasługi ówczesny władca nadał mu tytuł i tę ziemię. Zaś sam pan Bolius w młodych latach był inżynierem. Kiedy przeszedł na emeryturę, osiadł tutaj i zaczął produkować wina. Niestety pech chciał, że szybko stracił powonienie. Niedługo potem smak. Lekarze zabronili mu też spożywać alkohol. Przykre. Musiał zrezygnować z produkcji? Ależ skąd? Produkował jeszcze więcej. Zaczął wydawać huczne przyjęcia, na które zapraszał przyjaciół z całej okolicy. Częstował ich swoim winem i radował się, widząc, że przynajmniej ich może uszczęśliwić. Taki właśnie był pan Bolius. Może zrobimy sobie mały tour de Korwobianku? Naturalnie. Proszę za mną. Myślę, że rozsądnie będzie zacząć od wizyty na wzgórzu. Oto włości jaśnie pana w całej okazałości. Sporo tego. W rzeczy samej. A teraz pokażę jaśnie panu kilka interesujących detali. Proszę pozwolić za mną. Jesteś zawodowym majordomusem? Tak, pochodzę z rodu majordomusów. Ojciec był majordomusem, tak samo dziad. No i stryjeczna babka. Właściwie to od niej wszystko się zaczęło. Stryjeczna babka? To była twarda kobieta. Ponoć od dziecka miała mocne postanowienie, że do czegoś dojdzie. I udało jej się. Gdy przybyła do Beauclair, najęła się jako pomoc domowa w jednej z winnic. Potem awansowała, a została majordomusem. Z czasem wciągnęła całą rodzinę. To kwatery dla służby. Ten zielony dom zajmuję ja. Za zgodą księżnej pozwoliłem sobie skompletować załogę, którą zresztą opłaca skarb księstwa. Miło z ich strony. Przyznam, że nie jest to najbardziej reprezentatywna część posiadłości, ale chyba warto, żeby jaśnie pan wiedział, gdzie się mieszczą. Baron Rossell kazał wyciąć winorośle w tej części posiadłości i posadzić drzewa oliwne. Przepięknie wyglądają, zwłaszcza wiosną. Teraz też niczego im nie brakuje. Otwórz oczy, ty niedowiarku. W dole przed nami widać winnicę. Rośnie tu szczep Carvaner, jeden z najstarszych na świecie. Świetnie starzeje się w beczce,
Charakteryzuje się aromatami jeżyn, wiśni, śliwek, cynamonu. Cudo! Będę musiał kiedyś spróbować. Chłop, jaki nie pije, to go baba w domu bije! Hansa Czteropalcego zamordowała całą jego rodzinę, a jego samego ukrzyżowali na bramie do winnicy. Ładna studnia. Tak, choć już dawno wyschła. W czasach hucznych biesiad urządzanych przez pana Voliusa napełniano ją winem. Ponoć niegdyś jeden z gości, który bawił u pana Voliusa po raz pierwszy i nie znał tego zwyczaju, postanowił wskoczyć do studni i popełnić samobójstwo z powodu zawodu miłosnego. Przyjęcie dobiegało już końca i studnia była niemal pusta. Niedoszły samobójca wskoczył, ale zamiast się zabić, jedynie połamał sobie nogi. Dla uśmierzenia bólu pił wino. Zapił się na śmierć? Ależ skąd? Nazajutrz, kiedy go znaleziono, uznał, że spotkał go podwójny cud. Woda przemieniła się w wino, a on zachował życie. Wyjechał do klasztoru w Górach Smoczych i zaczął głosić mądrości Lebiody. Żona pana Voliusa, Nina, miała tu ogród. Ach, jakież to było przepiękne miejsce. Teraz jest trochę zapuszczone. Zgadzam się. Jednakowoż nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy przywrócili mu dawną świetność i znów posadzili tu zioła i inne rośliny. Tu pani Nina sadziła drobne, delikatne kwiaty i zioła. Można odnieść wrażenie, jakby ich zapach wciąż unosił się w powietrzu. Romantyk z ciebie, Barnabo Bazyni. Miejsce pełniło rolę dodatkowej piwniczki na wino w czasach urodzenia. Gdyby je trochę przerobić, nadałoby się na stajnię dla płotki. A teraz zaśpiewam piosenki. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, pięć, i tu znajdują się piwnice. Za czasów pana Voliusa trzymano to wino. Jednak baron Rossel składował tu również oliwę. Pozwoliłem sobie uprzątnąć bałagan, który... Zostawiłem po walce z Bruksą? Dziękuję, Barnabo Bazyni. Doceniam. A teraz zaśpiewam piosenki. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. Jak pan widzi, fasada jest, jakby to powiedzieć, nieco przybrudzona. Ale nie można odmówić jej pewnego dyskretnego, południowego uroku. Prawda. Chociaż przydałoby się jej małe malowanie. No, jesteśmy w środku. Na lewo znajduje się sypialnia, na prawo jadalnia i kuchnia. Na górze, jaśnie pan znajdzie zaś pokój gościnny, aktualnie pełniący też rolę składziku. Niezły pomysł. Na razie wyposażenie jest bardzo podstawowe, ale wierzę, że wspólnie uda nam się wprowadzić tu stosowne innowacje. Gdyby na przykład powiesić tu kilka obrazów, wnętrze od razu nabrałoby charakteru. Teraz już jaśnie pan wie, jak to wszystko wygląda. Corvo Bianco to piękna posiadłość, choć trzeba przyznać, że nadgryzł ją ząb czasu. Gdyby, proszę wybaczyć śmiałość,
Gdyby jaśnie pan zechciał nieco zainwestować, by uczynić ją jeszcze piękniejszą, służę radą. Chętnie skorzystam. Gdybym zdecydował się na remont, na pewno się do ciebie zwrócę. Wspominałeś, że przydałby się tu mały remont. Och, zdecydowanie. Pytanie brzmi, od czego jaśnie pan chciałby zacząć? Myślałem, żeby tu trochę odmalować. Może odnowić ściany z zewnątrz? Za pozwoleniem, a może po prostu generalny remont? Raz kierowałem takimi pracami w letniej posiadłości admirała Rumpali. Efekty były wprost zadziwiające. Nie dość, że rezydencja niezwykle zyskała na wyglądzie, to jeszcze udało się wygospodarować miejsce, by wyeksponować broń i pancerze, których admirał był miłośnikiem. Muszę to jeszcze przemyśleć. Oczywiście. Oczywiście rozumiem. Jak mawiała starsza pani Nibili, co nagle, to po diable. Wiesz, rozmyśliłem się. Nie mam dziś głowy do gadania o remontach. Chcę cię za to o coś zapytać. Chętnie odpowiem na każde pytanie. Dziękuję. Muszę wracać do swoich spraw. Do zobaczenia niebawem.